W ramach tegorocznej edycji Aktywnego Obywatelskiego Leszna działała akcja Obywatelska Starówka. Ratusz otworzył się dla mieszkańców, przez kilka godzin można było w nim spotkać prezydenta Łukasza Borowiaka, radnych i urzędników. Dla mieszkańców otwarto konsultacje z urzędnikami, m.in. miejskim konserwatorem zabytków, pełnomocnikiem do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich oraz dyrektorką i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Darmowych porad udzielali miejski rzecznik praw konsumentów Adam Pietrzykowski oraz radca prawny Bartosz Rzeźniczak. Była też możliwość zwiedzania starówki i ratusza z przewodnikiem. Z obywatelskiej starówki skorzystały przede wszystkim liczne grupy szkolne w różnym wieku, które poza ratuszem zwiedziły także wystawę Akademii Artbox prezentującą pracę uczestników zajęć artystycznych w Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych.